Panie i panowie, to jest do was wszystkich, ponieważ ten problem, ten temat dotyczy obydwu płci, gdyż wiąże się z tym, że te obydwie płci wiążą się, łączą się czasami w pary długo lub krótkotrwałe. Do rzeczy. Zadzwoniła do mnie zapłakana kobieta, strasznie szlochająca, że spotkały ją po raz kolejny strasznie nieszczęście, że jakiś cham, jakiś złoczyńca, jakiś bandyta, i już nawet nie powtórzę tego, jak go nazwała, porzucił ją, wziął, wykorzystał i porzucił. I to się dzieje po raz kolejny w jej życiu. Ona jest taka dobra, serce na dłoni, i nie tylko na dłoni serce, bo inne rzeczy też na dłoni. A on wykorzystuje to, co ona mu daje, a daje mu pełną piersią, pełnymi garściami i daje. I on tę piersi, te garści porzuca po jakimś czasie. I ona mnie się pyta, czemu ona jest taka nieszczęśliwa. Zastanowiłem się, bo jak kobieta mi zadaje pytanie, to ja niestety mam tę męską cechę, że szukam odpowiedzi na pytanie, a kobiety nie po to pytają, żeby dostać odpowiedź, tylko żeby wytłumaczyć, że one mają rację. A ja jak zwykle zastanowiłem się, gdyż zrozumiałem, że ja też kiedyś zostałem porzucony, nawet nie jeden raz, nie drugi, nie trzeci, że tych razy było więcej. I pytam się tej kobiety, a ile razy ty odrzuciłaś faceta, porzuciłaś faceta lub odrzuciłaś jego względy? Ile razy ci się to zdarzyło? No mówi, no najwyżej 2 razy, 3 razy. A facet cię porzucił 3 razy, tak? No mówi, no mnie 3 razy. Mówię, to jesteś szczęściara, gdyż przeciętny człowiek jest porzucany lub odrzucany przez kobietę kilkanaście lub kilkadziesiąt razy, już nie mówiąc o mnie, gdzie ja byłem kilkaset razy odrzucony przez kobietę i kilkaset razy cierpiałem odrzucenie. No, na każdej dyskotece po kilkanaście razy byłem odrzucany. No, już nie mówiąc o innych szczegółach, nie wspominając. I się tak pytam jej, czy ty sobie zdajesz sprawę, ile razy ty faceta porzuciłaś lub odrzuciłaś? Ile razy facet przez ciebie cierpiał? Kochani, ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale tak mi się wydaje, że jakbyście tak policzyli, to by wam wyszło, że dużo częściej wycierpieliście, niż zadawaliście cierpienie. A wiecie czemu? Bo jeżeli ktoś was kopnie w dupę, to was dupsko boli długi czas, ale jeżeli wy kogoś kopniecie w dupę, to noga boli bardzo krótko.